Cześć, tutaj Robert z Domu Pachnącego Żywicą. Jak widzicie, na winniczce zmiany przybyły takie oto budowle. Te budowle to są słupy. Słupy, które już dawno się nosiłem z zamiarem zakupu i wkopania ich tutaj. Stwierdziłem, że to chyba jest najlepszy wybór. Takie betonowe słupy, bo nie potrzebują... Jest najmniej pracy po prostu przy nich. Najciężej jest je przywieźć, bo rzeczywiście ważą sporo. Ciężko zrobić to w jedną osobę, natomiast później już jak już się je weźmie i wkopie, to człowiek ma święty spokój na lata. Wcześniej kupowałem takie oto słupki. Kupowałem taki wspaniały drucik, najpierw grubszy, później cieńszy, w osłonie z PVC. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę winorośli to jest wszystko obojętne, bo mówi się, że to są druty dla roślin ciepłolubnych. Winorośli jest obojętne, czy pnie się po takim czymś, czy po drucie gołym, metalowym. Znaczy to jest zwykły drut, który kupiłem jako drut do elektrycznego pastucha. Szukałem. Miałem kupić chyba 2,5 albo 2,8, tylko że tam jakieś koszta były kosmiczne tego, bo chyba za taki bęben 25-kilogramowy tego drutu musiałbym zapłacić gdzieś około 250 zł. No to jest bez sensu, a za takie coś za 500 metrów zapłaciłem chyba 8 dych z przesyłką. No więc polecam. Polecam również te betonowe słupy. Tu w międzyczasie, jak ja nawijam do Was, to już wcześniej oczywiście zdążyłem sobie nagrać te motywy, kiedy te słupy wkopuję, więc po prostu będę wplatał te obrazy, żeby film był krótszy. Wkopuję je na 50-60 cm. To są chyba 230-240 cm mają te słupy. Te metalowe miały 220, zdaje się, chyba kosztowały około 3 dych za sztukę. Tamte kosztują 19 dych za sztukę. Przy czym te metalowe musiałem, oprócz tego, że wkopywałem tym świderkiem, to musiałem jeszcze później je oblewać jakimś betonem, zaprawą cementową, żeby to się chciało trzymać. I one też są gdzieś około 40-50 cm wkopane. Są już tutaj drugi sezon. Na dole mam chyba 3 sezony. Jakoś szczególnie im się nic nie dzieje, natomiast zaczynają już rdzewieć pomału. No i są wypełnione... właśnie, jeszcze dodatkowa robota. Musiałem je wypełniać w środku takim suchym cementem, żeby były sztywniejsze. Nie mam żadnych odciągów. Te, które miałem na dole, pozdejmowałem, bo w ciągu 4 lat jedyne, co się zdążyło zrobić, to naciągnął się drut, który przy tych naciągach był. Więc on w żaden sposób nie prostował tych słupów. Te betonowe słupy po prostu się wkopuje, ubija się ziemię wokół. Myślę, że będą się śmiało trzymać. Nawet gdyby się coś okazało, to zawsze jakieś tam zastrzały sobie zrobię. Co jeszcze miałem powiedzieć? To chyba tyle. Ten filmik miał być dosyć krótki. No i ewentualnie bym miał pomóc komuś tam w wyborze, czy jakie te słupy mają być. Drewniane to dla mnie w ogóle jest pomyłka, bo choćby one były akacjowe, dębowe, czy jakiekolwiek, to za chwilę trzeba będzie je wykopywać. Też kosztują jakieś pieniądze, więc robota i stracony czas. No chyba, że ktoś ma za darmo te drewniane, no to rozumiem jeszcze. Ale z mojego punktu widzenia, z krótkiego bądź co bądź doświadczenia, wynika, że te betonowe słupy po prostu są najlepsze. Jakość, cena, trwałość ich, wytrzymałość, nośność, wszystko przemawia za tymi betonowymi słupami. Jedyne co, no to zbyt pięknie nie wyglądają, natomiast
No one prawie przez cały sezon przecież są i tak zarośnięte. Zarośnięte. No, latoroślą, tak. No cóż, to tyle. Nie ma to być żaden poradnik, natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś, waha się, co miałby na winnicy wziąć sobie postawić. Ja po jakimś tam czasie, po przejściu ze słupów drewnianych, które zaczęły, mimo tego, że były pomalowane, co to ja lałem? Zapomniałem, jak się ten środek nazywa. No taka smoła wpłynie. Tym malowałem końcówki. To i tak grzyb przeżarł, spróchniało to wszystko i się sypnęło. Metalowe są drogie. Metalowe są drogie. Rdzewieją. Jedyny ich plus to jest taki, że po prostu są lekkie i łatwo je przewieźć. Te systemowe wszystkie blaszki, które są na winnicach. Może komuś się to podoba. Mówię, jedyny ich plus moim zdaniem jest taki, że po prostu są łatwe do transportu. Można ich dużo przewieźć jednorazowo i nie potrzeba do tego żadnego ciężkiego sprzętu. A jeszcze o naciągach miałem powiedzieć. Też miałem naciągi wszelakiej maści. I sprężyny, i śruby rzymskie. Potem kupiłem sobie takie naciągi do siatki. Wszystkie zdemontowałem, bo przez dwa sezony nie udało mi się ani razu, znaczy nie miałem potrzeby takiej, żeby ani razu ten drut naciągać. Był puszczony trochę luzem, winorośli to wcale nie przeszkadzało, nie kładła się na lewo ani na prawo. A to, co się mówi o rozciągliwości tego drutu, że zimą ten drut się zbiega, a latem się rozciąga. No pewnie trochę tak jest, natomiast jak mówię, roślinom to nie przeszkadza. Zbędny wydatek zupełnie. Zresztą jak przejdziecie się na winnicach, zobaczycie, że niby też są porobione te naciągi, jak zapytacie się winiarza, to mało który rzeczywiście biega z jakimś kluczem, czy jakieś automaty są sprężynowe i rzadko kto z tego naprawdę korzysta. To chyba tyle. To co się nagadałem, to wystarczy czasu filmu, żebym mógł wmontować te wstawki z wkopywania tych słupów betonowych. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.